Ktoś się ostatnio mnie pyta, czy ja w ogóle potrafię przez chwilę usiedzieć na dupie. Oczywiście. Dlatego też dzisiaj cały odcinek poprowadzę na siedząco. Witam w 15 odcinku i zapraszam na podsumowanie moich sportowych wojaży, które miały miejsce w grudniu. Pierwszy grudniowy przystanek to były Ateny, a w zasadzie miejscowość pod Atenami, czyli Pireus. A tam to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli mokre dziewczyny. No co, no nie mówcie, że nie lubicie piłki wodnej kobiet. Mecze kobiecej piłki wodnej w Pireusie to dla mnie nie pierwszyzna. W zasadzie to chyba jestem jedyną osobą spoza Pireusu, która na meczach kobiecej sekcji piłki wodnej Olympiakosu była dwa razy. Tak było za pierwszym. No i chyba nic dziwnego, że chciałem powrócić, prawda? A tak było za drugim. Całe szczęście nic się nie zmieniło. Nadal jest to stara, dobra, kobieca piłka wodna. No i jak to zazwyczaj na meczach kobiet bywa, i tym razem było na czym zawiesić oko. No i o mały włos nie doszłoby do tragedii. Na szczęście na widok ognia nikt nie zsikał się do basenu i spotkanie można było bez żadnych przeszkód dokończyć. Nie było żadnych problemów z trzymaniem moczu, ja natomiast miałem bardzo duże problemy z utrzymaniem dyscypliny. Tak, to już nie jest piłka wodna kobiet, to już jest koszykówka mężczyzn. To był mecz zgodowy pomiędzy Olympiakosem Pireus a Crvena Zvezdą Belgrad. No a jak mecz przyjaźni, no to wiadomo, panowie nawsadzali sobie aż miło. Pomiędzy pokazami panów występowały również panie. No tu niestety nie było żadnego wsadzania. Panie tylko tańczyły, a panowie wyli. No i okazało się, że cały pokaz został zagłuszony, to ja nie wiem, po co one tańczyły. Zmieniamy miasto, zmieniamy państwo, wędrujemy do Mediolanu. A tu zobaczymy panów wymachujących swoimi długimi kijami. Włoska Liga Hokeja na lodzie. Bardzo prestiżowe rozgrywki. Zespół w Mediolanie nazywa się Rosso Blue. Jest to chyba takie połączenie specjalnie z myślą o kibicach Milanu i Interu. To takie jest połączenie. Rosso Blue. Czyli jest czerwono i jest niebiesko. Na meczu nie mogło oczywiście zabraknąć kurwy. Chodzi o kurwę Milano, która, trzeba przyznać, przez całe spotkanie zaprezentowała się bardzo dobrze. Zaprezentowała nawet jakąś choreografię. Były też ciekawe przyśpiewki skierowane do przeciwników. Asiago, Asiago, Wafanculo. Czyli Asiago, wypierdala. Asiago, wypierdala, wypierdalamy i my. I jeszcze zaglądamy na chwilę na czwartą ligę włoską. Tym razem będzie to piłka nożna. Tu też była kurwa. No tylko, że taka mniejsza. Ale jak ktoś lubi małe kurwy, to chyba powinien być zadowolony. Tu działo się głównie po bramkach. W akcji fanka gospodarzy zespołu Prosesto. No i proszę, ile radości może dostarczyć najprostszy chwyt za dzwonek? No i tyle, jeśli chodzi o czwartą ligę włoską. Pora wskoczyć na wyższy poziom. Wędrujemy do Andory. Zazwyczaj ludzie do Andory jeżdżą po bezsłowe papierosy. Ja natomiast chciałem sprawdzić, czy opłaca się jeździć do Andory po bezsłowych zawodników.
W Andorze obejrzałem 4 mecze, wszystkie były na tym samym stadionie. No jak ktoś jest uczulony na góry, to po wizycie na tym stadionie miałby całą twarz w zajadach chyba. Najpierw poznajmy drugą ligę andorską. No ale sami powiecie, jak często takie strzały oddaje się w drugiej lidze polskiej. A teraz zrobi się bardzo poważnie. Tak, to już proszę Państwa jest pierwsza liga andorska. No to zobaczmy, jak wykonuje się rzuty wolne w pierwszej lidze andorskiej. Wiemy już, co się dzieje w Andorze na boisku. Sprawdźmy, co tam wyprawia się na trybunach. No jak widać, w Andorze z kibicami sobie już poradzili, ale nie poradzili sobie z chuliganką. Co tam wyrywanie krzesełek z trybun? W Andorze w dobrym tonie jest wyrwać fragment murawy. No i jeszcze jedna ciekawostka kibicowska z Andory. Tam jest taki zespół Santa Coloma. I oni jako maskotkę mają wiewiórkę. No i kibice mają przydomek wiewiórki. No i na każdym z ostatnich spotkań w sezonie, co roku, wszyscy kibice Santa Colomy na ten mecz przychodzą przebrani za wiewiórki. Pewnie to fajne. No i to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Wszystkie mecze, które były w tym programie, widziałem w ciągu jednego weekendu. Że niby niemożliwe. Grecja, Włochy, Andora. Nie po drodze? Po drodze. Do widzenia. No cóż, no mam nadzieję, że nikt nie zauważył, że nie było Oderbach z Spakenburga.